Dzień dobry, witam wszystkich. Dzisiaj Wam pokażę domowego pupila z akwarium, ale nie o to chodzi, bo nie będziemy mówili o zabawie, tylko powiem Wam o ciekawostce związanej z tym, że raczki te mogą mieć różny kolor, różną barwę, w zależności od tego, jakie pokarmy się stosuje i jaki będzie dominował pigment. Ja już eksperymentowałem z różnymi pokarmami, miałem różne odcienie, kolory tych raczków. Wiadomo, że po zmianie wylinki są jaśniejsze, później jak ta wylinka się utwardzi, no to ciemnieją. I od razu Wam mówię, że ten raczek jest oswojony od małego, w ogóle nie szczypie, można go wziąć na ręce. Wiadomo, że poza wodą nie może długo przebywać, żeby mu skrzela nie wyschły. Można go wyciągnąć na chwilę. Dlatego Wam pokazuję, bo inne raczki, na przykład, które mam, to nie jestem w stanie ich wyciągnąć, bo zaraz szczypcami bardzo mocno szczypią i nie jest to przyjemne. No co prawda skóry nie przytną, ale do przyjemności to nie należy. Tego specjalnie wyciągłem, żebyście go z bliska widzieli. I tak jak powiedziałem, można otrzymać różne odcienie tych raczków, różne zabarwienia w zależności od tego, jaki będzie pigment w danym pokarmie. To by było na tyle. Zapraszam na mój kanał Milano 1970 związanego z akwarystyką, elektroniką, majsterkowaniem. Dziękuję. Na razie. Wyłącz.